12 dzień czerwca roku 1648 i epizod tzw. angielskiej wojny domowej, bitwa pod Martinmuir w Szkocji. Rzecz niezwykle ciekawa w historiografii. Ta wojna, ten trudny okres na Wyspach Brytyjskich i w samej Anglii nazywany jest angielską wojną domową, chociaż sama bitwa, o której dzisiaj mówimy, rozegrała się nie w Anglii, a w Szkocji. Wojna ta nazywana jest także wojną trzech królestw. Chodzi o Królestwo Anglii, Królestwo Szkocji i o Irlandię. Okres niezwykle skomplikowany na Wyspach Brytyjskich. Władcami tych trzech krain, czyli Szkocji, Anglii i Irlandii, jest wtedy król z szkockiej dynastii Stuartów. Przypominamy, że w wieku XVI Anglia oderwała się od, kościół angielski oderwał się od jedności z Rzymem. Weszła tam angielska wersja protestantyzmu, czyli anglikanizm, ale nie był to koniec zmian religijnych i zmian politycznych na Wyspach Brytyjskich, jako że pewne bardziej radykalne nurty protestantyzmu zaczęły tam zdobywać swoje przyczółki, między innymi odmiana religii kalwińskiej, czyli w samej Anglii byli to radykalni kalwiniści, purytanie, również odmiana protestantyzmu kalwińskiego zyskała sobie bardzo szybko, już w XVI wieku, ogromne poparcie w Szkocji, głównie na nizinach szkockich. Tutaj tereny Highlands, tereny zamieszkałe przez górali, dość długo pozostawały pod wpływem kościoła katolickiego. W samej Anglii rozpoczęła się owa wojna i w momencie, kiedy rozgrywa się bitwa pod Martinmuir, król Karol I przebywał już w niewoli sił protestanckich, sił, które nazywano zbiorczo The New Model Army, nowy typ armii. Natomiast liczył on na wsparcie swoich poddanych na terenie Szkocji i poprzez tajnych współpracowników wysyłał tam emisariuszy, by ściągnąć pomoc ze Szkocji. Szkoccy purytanie, którzy byli zgromadzeni w tak zwanych covenants, czyli pewnych związkach bardzo silnie kładących nacisk na rozwój protestantyzmu, rozwój kościoła prezbiteriańskiego, oferowali mu pomoc w zamian właśnie za przyjęcie w Anglii prezbiterianizmu, co nie do końca wyszło i w rezultacie w samej Szkocji wybuchł rodzaj wojny domowej. W bitwie pod Martinmuir po jednej stronie walczyli radykalni protestanccy insurgenci, po drugiej siły rządu szkockiego, lojalnego wobec króla Karola Stuarta. Bitwa sama w sobie nie była jakimś ostrym starciem. Zginęło kilka, być może kilkanaście osób po obu stronach. Zakończyła się rozpierzchnięciem sił protestanckich, sił radykalnych prezbiterian.